Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, w którym rozmawiamy sobie o książkach. Jako że jest dobry czas na czytanie książek, to ja się nie nudzę i robię dużo rzeczy. Dzisiaj na tapet wyjedzie dzieło, które każdy, kto kiedykolwiek w życiu interesował się Kaukazem, bądź tym Kaukazem zaczyna się interesować, gdzieś tam widział, gdzieś mu śmignęło. Jest to książka Wojciecha Góreckiego, Toast za przodków. Zazwyczaj tego nie robię, ale dzisiaj warto chyba poruszyć postać autora. Wojciech Górecki to jest wieloletni współpracownik wielu gazet, pism, również autor filmu o Stalinie, wieloletni współpracownik instytucji dyplomatycznych, też polskich ambasad, polskiej ambasady w Baku na pewno. Człowiek, który Kaukaz zna do cna, a przynajmniej spędził tam bardzo dużo czasu i starał się badać ten obszar. Starał się poznawać ludzi mieszkających tam, no i na podstawie wielu lat swoich doświadczeń pisał też książki. I pisze nadal, bo nadal pan Wojciech żyje, także mamy w tym momencie, są trzy takie najbardziej znane jego książki, to jest Planeta Kaukaz, Abchazja i właśnie Toast za przodków. Wcześniej słyszałem o tym dziele bardzo dużo dobrego i stwierdziłem, że się muszę przekonać. Gdzieś ona leżała u mnie w domu i gdzieś tam czekała na ten moment, kiedy po nią sięgnę. W końcu sięgnąłem i przeczytałem i dzisiaj trochę o tym porozmawiamy. Ale najpierw może to co zwykle, czyli techniczne sprawy. Książka nie jest zbyt gruba, jak widzicie, to jest 381 strona tekstu. Do tego jest tam około 15 stron bibliografii, bardzo ciekawej swoją drogą. Podzielona jest na trzy części tak naprawdę, choć ja bym szczerze powiedział, że na dwie. Pierwsza część to jest Azerbejdżan. O Azerbejdżanie jest najwięcej, ponieważ w Azerbejdżanie pan Wojciech przeżył najwięcej i ma stamtąd najwięcej historii do opowiedzenia. Cała część o Azerbejdżanie, która trwa prawie 200 stron, jest podzielona na historię i na dzienniki bakijskie. Dzienniki bakijskie to są krótkie, najczęściej jedna, dwie strony, trzy czasami, takich krótkich notatek z dziennika właśnie, na temat różnych wydarzeń. One są też nieuporządkowane chronologicznie, tylko bardziej tematycznie i stanowią, i tutaj można powiedzieć, albo dokończenie dłuższej historii, która była wcześniej powiedziana, albo wstęp do nowej historii, tak? Jest to bardzo fajny na pewno przerywnik i taki element, gdzie na podstawie krótkich, często anegdotek, możemy sobie pewne aspekty kultury kaukaskiej przybliżyć. Także druga część to jest Gruzja i Armenia. Połączone są te dwa kraje. No i trzecia część to jest część Sadahlo. Sadahlo to jest podsumowanie, w zasadzie zakończenie tej książki. Takie zebranie wszystkiego w jedno. I podsumowanie mentalności, porównanie narodów Kaukazu Południowego. I próba stworzenia jednego jakiegoś pewnego obrazu tego regionu, który czy się udaje, czy nie, no to sami się przekonacie czytając tę książkę. Także ja polecam, przeczytałem to dzieło bodajże w 10 dni mniej więcej. Czyta się bardzo przyjemnie, tak mniej więcej właśnie po 30 stron, 40 czasami. I no, może przejdźmy do tematu tego, co jest w środku. O czym ta książka opowiada i czy w to. Tak, pan Wojciech Górecki stara się opowiedzieć tę historię, którą on sam zasłyszał i których był świadkiem. Więc mamy zarówno historię osób pojedynczych, indywidualnych, tak? Czyli osoby na przykład z Azerbejdżanu, Gruzji czy z Armenii, które na pozór wydają się zwykłymi ludźmi, czyli ktoś jest mnichem, ktoś jest, nie wiem, pracownikiem uniwersytetu, ktoś jest dziennikarzem, ktoś jest jakimś tam handlarzem bądź emigrantem prowadzącym restaurację. I mamy jego historię i na podstawie tych historii zwykłych ludzi tak naprawdę odkrywa nam się cały pejzaż, cały krajobraz krajów kaukaskich, cały krajobraz tej mentalności kaukaskiej, co moim zdaniem jest niesamowicie fajnym zabiegiem. Pozwolę sobie porównać tego autora do Ryszarda Kapuścińskiego, do Imperium, książki, o której kiedyś nagrałem filmik na tym kanale, w której też mieliśmy opisane zwykłe osoby, aczkolwiek było opisane w sposób bardzo monotonny, niezachęcający i taki no wręcz odpychający, gdyby nie ciekawe historie stojące za wydarzeniami tu i ówdzie, to Imperium byłoby moim zdaniem nie do przeczytania, ale to jest tylko moja opinia.
Tymczasem w Toaście Zaprzodków mamy nawet najzwyklejszą postać przedstawioną w takiej sytuacji, że mogłaby ona stać się bohaterem filmu bądź nawet serialu. Ja mimo, że w Kaukazie siedzę już jakiś czas i w ogóle w tym terenie byłego, kraju byłego Związku Radzieckiego, Bliskiego Wschodu, to dowiedziałem się wielu fantastycznie ciekawych rzeczy. Mimo, że wiedziałem, że na Kaukazie mamy wiele dolin, kotlin, gór, w każdej z tych kotlin mieszka inna wioska, która tak naprawdę może na europejskie standardy być oddzielnym narodem, o tym wiedziałem, ale tutaj ta książka podaje też wiele fajnych, wiele niesamowicie barwnych przykładów takich etniczności, które możemy zaliczyć do Azerbejdżan, bądź do Gruzinów, bądź do Ormian, a tak naprawdę to im jest daleko do tego i tylko ze względu na to, żeby sobie ułatwić klasyfikację, to i do tego zaliczamy, a pewne tradycje, pewne przywiązania i pewne wartości kulturowe mogą się zmieniać nawet na przestrzeni gdzieś tam 20 km i to tak zmieniać totalnie diametralnie ze względu na historię, jaką te tereny przeżyły, ze względu na podziały polityczne, które te tereny przeżyły przez ostatnie dziesiątki tak naprawdę, ale też setki lat, okupacje, najazdy, położenie, wszystko ma wpływ na tak naprawdę najmniejsze jednostki, nie tak jak w Europie, gdzie my gdzieś tam mówimy o całych milionowych narodach. Tam, na Kaukazie, wiele rzeczy odnosi się do jednej wioski, może dwóch wiosek, do jakiegoś maleńkiego regionu i to w książce Toast Zaprzodków jest niesamowicie trafnie pokazane. Jest też coś takiego w tej książce, co się jakoś przewija przez cały czas. To jest próba wyjaśnienia, czy Gruzja, przepraszam, czy Kaukaz, to jest Europa, czy Azja. I odpowiedź na to pytanie szukamy przez cały czas, mimo że ono gdzieś tam jest zadane na początku, ono może gdzieś tam zabrzmieć jeszcze w środku ze dwa razy, ale tak naprawdę gdzieś tam cały czas zostaje nam w głowie. Jaka jest odpowiedź? Odpowiedź jest taka, że nie wiem, jak w każdej nauce humanistycznej, albo może nawet lepiej, to zależy. I moim zdaniem jest to bardzo duża wartość tej książki, ponieważ no, ona nie zostawia nas z odpowiedzią. Nie jest to książka, mówiąc brzydko, dla tempaków, którzy potrzebują jasno mieć powiedziane. Geograficznie jest tak, więc to jest Azja, a to jest Europa. Nie, tutaj mamy pokazane, że tak naprawdę te granice wyznaczamy my sami i ta granica zależy od ogromu czynników. Geograficznie wygląda to inaczej, kulturowo wygląda to inaczej, ale też w ogóle kulturowo co to znaczy, tak? Czyli pod względem podejścia, nie wiem, do małżeństw granica przebiega w innym miejscu niż pod względem podejścia na przykład, nie wiem, do picia alkoholu. Tak więc te wszystkie czynniki tutaj są pokazane i na zasadzie takiej, że Kaukaz to jest naprawdę tak barwne miejsce, tak barwny rejon świata, że najlepszym sposobem na odkrycie go jest po prostu pojechanie tam. To w książce Góreckiego Toast Zaprzodków jest bardzo dobrze opisane. Na podstawie często różnych wydarzeń z jego życia, z tego kogo on widział, z kim rozmawiał, ale też na podstawie różnych wydarzeń historycznych, które przez ten region przechodziły, bo książka jest też bardzo fajnym kompendium, takim bardzo zebranym, tak? Wydarzeń na Kaukazie historycznych, czyli co tam się działo od początku historii, bo Kaukaz jest jednym z najdłużej zasiedlonych terenów, które dzisiaj byśmy uznawali za Europę, tak? Bo tam chrześcijaństwo zostało przyjęte w IV wieku, w Armenii na przykład, ale cywilizacje były tam już od bardzo dawna i te tereny przeszły przez tak niesamowicie bogatą historię, że my w Europie bardzo często sobie tego nie uświadamiamy. To, co u nas liczy się dziesięcioleciami, tam liczy się setkami lat. No i właśnie, to podejście zupełnie inne niż stosujemy do każdego innego państwa czy narodu na Kaukazie jest bardzo, moim zdaniem, podkreślane przez Góreckiego, że tak trzeba właśnie do tego podchodzić, że to jest zbiór naczyń połączonych. To jest takie jedno wielkie ciało, które też tak naprawdę ma trzy oddzielne ciała, tak, czyli Armenia, Gruzja, Azerbejdżan. I one różnią się od siebie, mimo że mogą dla nas wyglądać tak samo, to tak naprawdę są mega różne pod względem, nie wiem, zawartości, względem różnej tam masy, już mówiąc tak medycznie, i pod względem wszystkich tych hormonów, które tam gdzieś buzują, jedne w tę stronę, drugie w tę stronę. Jest to naprawdę mieszanka podobna tak naprawdę do Bałkanu. No i ja mówię same superlatywy. Czy jest jakiś minus tej książki? Szczerze wam powiem, że nie. Ja w twórczości pana Góreckiego się
zakochałem. Może po jednej książce jest to zbyt wiele powiedziane, ale pozostałe dwie już są w drodze do mnie. Także to może wam świadczyć o tym, że ta książka nie ma wad. Ja staram się być krytyczny czytając dużo rzeczy, ale tutaj naprawdę nie jestem w stanie nic złego znaleźć, więc ja wam z całego serca polecam, nie owijając w bawełnę, jest to totalne 10 na 10. Książka, która chyba obok Germinala w tym momencie wskakuje na podium moich ulubionych książek, jakie przeczytałem w życiu. No jest to też trochę inne niż Germinal, bo Germinal to powieść, to jest reportaż. W każdym razie wszystkim zainteresowanym Kaukazem, ale też tym, którzy nie są zainteresowani, a chcieliby poświęcić trochę czasu, żeby poznać jakiś nowy region świata, ta książka to jest must read, jeśli jest takie określenie. Książka, którą należy przeczytać i z którą należy się zapoznać, żeby ten Kaukaz zrozumieć, żeby przestać myśleć stereotypami i żeby spróbować wejść w skórę tych ludzi, bo to jest to, co Górecki robi i to jest to, co wychodzi mu niesamowicie dobrze. Ja tymczasem dziękuję wam za obejrzenie tego filmiku. Jeśli wam się podobało, dajcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, żeby widzieć więcej filmików o książkach. Napiszcie mi, co wy ostatnio przeczytaliście i jakie książki może mi polecacie w podobnej tematyce. Z chęcią coś przygarnę. Zapraszam też na mój profil na lubimyczytać.pl. Wszystko jest w opisie. Tymczasem żegnam was serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!